proszę Państwa, czuję pewną obcość tego tematu i mojej osoby na dzisiejszym spotkaniu, ale myślę, że może to być dla Państwa może ciekawe, taki troszkę inny referat, zwłaszcza, że Hegel obok Winckelmanna patronuje przecież powstaniu dziedziny historii sztuki, więc może jest patronem niektórych z Państwa. My lubimy mówić o krańcach, końcach, zmierzchach, agoniach, śmierciach, współcześnie pewnie dlatego, że żyjemy w czasach niezwykłego przyspieszenia, szybkich zmian. Dość powiedzieć, że niezwykłą popularność zdobył na przykład Francis Fukuyama swoją tezą o końcu historii, końcu człowieka, tezą o ostatnim człowieku. Mówię o nim, ponieważ jest to niby nawiązanie do Hegla, choć przecież Fukuyama nie był żadnym znawcą Hegla, a już na pewno nie był jego kontynuatorem. Rozgłos zdobył Foucault swoim hasłem śmierci człowieka. Niektórzy twierdzą, że w ogóle współczesności patronuje hasło śmierci Boga Fryderyka Nietzschego. Mogę tylko wspomnieć, że to hasło wcześniej pojawiło się w fenomenologii ducha Hegla, chociaż nie należy utożsamiać tych haseł, ponieważ u Hegla jest to teza wyraz świadomości nieszczęśliwej, czyli teza negatywna, a u Fryderyka Nietzschego jest to teza pozytywna, jest to wiedza radosna. Więc koniec sztuki wpisuje się właśnie w ten dyskurs o końcach, zmierzchach, kresach i finałach. Teza ta nie została tak szeroko przyswojona, wydaje mi się, że jest niejasna. Spotkałam się z wieloma złośliwymi interpretacjami, nie oddającymi sprawiedliwości temu, co Hegel właściwie na ten temat sądził. Oczywiście miała pozytywny rezonans, pozytywnie pisał na ten temat Hans-Georg Gadamer, Adorno, Arthur Danto, ale też była krytykowana ta teza, wspomnę tylko tutaj Paula de Mana czy Jean-Luc Anansi. Ja Państwa zachęcam do tego, aby o tej tezie myśleć w sposób pozytywny, to znaczy na pewno Hegel nie mówił o żadnym unicestwieniu, zagładzie i końcu sztuki w sensie dosłownym. Oczywiście, że sztuka może i będzie się formalnie i treściowo rozwijała. Nie oznacza ta teza wcale końca sztuki w sensie jej właśnie śmierci i agonii. To są kompletne bzdury. Hegel, proszę Państwa, w pewnym sensie nie może rozczarować, jakikolwiek temat będziemy omawiali. To jest filozof, który nie może rozczarować, bo stawia tezy zbyt ciekawe, zbyt oryginalne. Jest filozofem zbyt głębokim, żeby po prostu zarzucić mu to, że gada głupoty, mówiąc wprost. Więc zachęcam Państwa do myślenia o końcu sztuki jako pewnej przebudowie czegoś. Przebudowie sztuki jako o punkcie wyjścia, początku czegoś nowego, kiedy coś nowego wysuwa się na pierwszy plan, tylko właśnie zagadka co. Każdy koniec ma swój początek, tak można by powiedzieć. Może powiem tylko, że w wykładach o estetyce przedmiotem refleksji Hegla jest rozległa kraina piękna, a mówi, że dziedziną jest sztuka piękna, a samo piękno określa jako zmysłowe przeświecanie idei. Tu niestety trudna metafizyka heglowska, idei absolutnej, czyli będziemy w materialnych ucieleśnieniach szukać w dziejach idei absolutnej, tak? Absolutu, a mówiąc językiem religijnym Boga, ale na gruncie filozofii lepiej używać pojęcia absolut, bo właśnie jest to pojęcie filozoficzne, a nie pojęcie związane z religią. Dodam jeszcze tylko tyle, że warto pamiętać, że Hegel jest projektem historycznym, tak? I historia jest dla Hegla gwarantem tego, że my uprawiamy filozofię w sposób uczciwy. Jest gwarantem tego, że my nie będziemy w filozofii mówili o swoich subiektywnych wyobrażeniach, tak? Że nie będziemy mówili o swoich marzeniach, o naszych pragnieniach, tak? Że to nie będzie po prostu refleksja subiektywna, nie będą to nasze mrzonki, nie będziemy przedstawiali jako prawdy jakiegoś transu, ktoś coś przeżywa, gdzieś ma jakiś wgląd. To jest wszystko nieprawda. Chcesz być uczciwym filozofem, patrz w dzieje, myśl uczciwie, to znaczy właśnie myśl w oparciu o rzeczywistość. Każde pojęcie, niezależnie od tego, czy jest to pojęcie państwa, czy sprawiedliwości, czy piękna, czy sztuki, ma swoje historyczne urzeczywistnienie. Jakoś realizuje się w dziejach i filozofia Hegla chce zdawać z tego relacje. A zatem piękno i sztuka będą miały po prostu historyczne postacie. I pierwszą formą sztuki jest to sztuka symboliczna, jest to sztuka egipska i dzieła sztuki tutaj dla Hegla są po prostu zagadkami, tajemnicami. No pół sfinks, pół człowiek, pół zwierzę. Cóż to może znaczyć, tak? U Hegla oznacza to tyle, że idea absolutna
duchowość, boskość jest ukryta w przyrodzie, jest pogrążona w przyrodzie. Znaczy człowieczeństwo jest jeszcze mocno związane ze sferą przyrodniczą, panuje w sferze politycznej absolutne zniewolenie, prawda? Hegel przywołuje tutaj napis świątyni Psaj w starożytnym Egipcie. Jestem tym, co jest, co było i będzie. Nikt nie uchylił mojej zasłony, prawda? Jeszcze tutaj Hegel zwraca uwagę, że boskość, czyli idea absolutna, pojawia się tutaj w postaci zwierząt, co bardzo go razi. Znaczy, będzie to świadczyło o jakimś niskim poziomie cywilizacyjnym, że właśnie poszukuje się obrazu boskości nawet w zwierzętach. I przypomina taką historię, wracam do Sfinksa. Państwo znacie, że Sfinks zjawia się w Atenach i zadaje pytanie, co to za zwierzę, które chodzi rano na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech. I zagadkę odgaduje Edyp, czyli Grek, czyli dla Hegla w sensie symbolicznym będzie to oznaczało, że teraz pałeczka tego rozwoju duchowego przenosi się z Egiptu do Grecji. Odpowiedź na zagadkę brzmi człowiek. Czyli w języku heglowskim oznacza, że to, że teraz właśnie człowiek będzie tym przedmiotem, w którym będziemy poszukiwali treści duchowej. Hegel pisze, że ciało, zwłaszcza ciało człowieka, ciało jest istnieniem i postacią naturalną ducha. Tak, nowym wyrazem, nowym upostaciowieniem. To będzie indywidualność, piękna indywidualność, jednostkowość. Dużo pisze o rzeźbie greckiej, zwraca oczywiście uwagę jego w sztuce greckiej harmonia, proporcja, to co my byśmy powiedzieli, że sprawia, że czujemy pewną błogość i przyjemność oglądając tego typu prace. One są, chciałoby się powiedzieć, rzeczywiście piękne i Hegel pisze, że sztuka grecka jest doskonała. Jest to doskonałe przedstawienie piękna, doskonały przejaw idei absolutnej w świecie zmysłowym. Ale jednocześnie, kiedy patrzymy na przykład na postać człowieka, to Hegel mówi, że jest to obraz nieprawdziwy człowieka, ponieważ ludzie tak nie wyglądają. Ludzie są grubi, są pokraczni, mają nieharmonijne części ciała, prawda? Czyli jednym słowem w sztuce greckiej nastąpiła idealizacja człowieka, idealizacja ciała ludzkiego, a to nie jest prawda o człowieku. Czyli źródło niedoskonałości sztuki greckiej jest źródłem jej rozpadu, a jednocześnie przyczyną, że ta sztuka będzie, znaczy, że sztuka będzie się w dziejach dalej rozwijała. I następuje rozkład klasycznej formy sztuki właśnie ze względu na jej naiwność i idealizację. I proszę Państwa, teraz sztuka romantyczna. Jest to dosyć karkołomne, zwłaszcza chyba dla historyków sztuki, pojęcie romantyczna forma sztuki. Nie jest ona związana z XIX-wiecznym romantyzmem. Jest to po prostu wyraz idei zawartych w chrześcijaństwie. Czyli on rozumie przez to sztukę cywilizacji chrześcijańskiej, tak musielibyśmy powiedzieć. Uważa, tutaj niestety będzie taki troszkę może religijny, trudna część mojej wypowiedzi, uważa swoją filozofię po prostu za wyraz nauki Jezusa. Tak? On uważa, że on to na gruncie filozofii, tą naukę Jezusa w sposób pełny eksplikuje. No a co mówi Jezus? On na przykład mówi, że moje królestwo nie jest tego świata. Tak? Czytamy w pierwszym liście do Koryntian, że głosimy to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. No ale przecież sztuka potrzebuje oka i potrzebuje ucha. Treści religii chrześcijańskiej są nieprzedstawialne w zmysłowej formie. No jak namalować piekło? Tak? My nie wiemy, czym jest piekło. Nie możemy sobie tego w gruncie rzeczy wyobrazić, prawda? No oczywiście artyści próbują to robić. Czym jest sąd ostateczny? No, nie da się tego namalować. Czym jest grzech pierworodny? Czym jest Trójca Święta? Proszę namalować obraz Boga, prawda? No nie da się tego zrobić, tak? Nie jest to dziadek z brodą, tak? Żadne materialne ucieleśnienie nie wyrazi duchowych treści religii chrześcijańskiej. Dalej Hegel zwraca uwagę na to, że zwłaszcza tragiczna śmierć Chrystusa tutaj dużo zmieni, bo oczywiście mieliśmy tragiczne śmierci mędrca starożytnego, była śmierć Sokratesa tragiczna, była śmierć Epikura, byli stoicy w bardzo tragicznych okolicznościach umierali, ale nigdy nie było czegoś takiego, co przeszedł Jezus, tak? Nigdy nie było
takiego cierpienia, takich tortur, takiego, można powiedzieć, poniżenia człowieka, strachu, fizjologii, brzydoty, zła, która została zamanifestowana właśnie w tej śmierci. I Hegel twierdzi, że teraz wszystkie dziedziny duchowe będą musiały przejść drogę krzyżową, tak? Sztuka również będzie musiała przejść drogę krzyżową, notabene tego, co złe, tego, co brzydkie właśnie. Jego uczeń Karl Rosenkranz pisze w 1853 roku estetykę brzydoty właśnie pod wpływem refleksji heglowskiej, Ästhetik des Hässlichen. Dalej, proszę Państwa, przypominam, co powiedziałam, że piękno jest zmysłowym obrazem idei absolutnej. Zmysłowym obrazem idei absolutnej, czyli prawdy. A czymże jest prawda? To jest pytanie, które zadaje Hegel w swoich dziełach. Jak wiemy, pytanie to zadał również Piłat. Dla Hegla Piłat jest symbolem świata starożytnego, świata, który nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, co to jest prawda. Prawda? Świat starożytny nie umie odpowiedzieć na to pytanie. Umie na to pytanie odpowiedzieć właśnie świat chrześcijański, ponieważ Jezus odpowiada na to pytanie bardzo konkretnie. Jestem drogą, prawdą i życiem. Tak? Po to się narodziłem, żeby dać świadectwo prawdzie. I każdy, kto jest tym zainteresowany, każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Czytamy, że Królestwo Boże jest pośród nas. Chodzi oczywiście o rzeczywistość duchową, nie rzeczywistość materialną. Czyli można powiedzieć, że prawda nie ma charakteru zmysłowego i materialnego. Tak? Hegel uważa chrześcijaństwo za religię jawną, to znaczy religię, w której Bóg objawił się, to znaczy dał się poznać. Człowiek okazał być się duchem, Bóg jest duchem, czyli człowiek i Bóg rozpoznają się wzajemnie jakby w sobie. I wniosek z tego jest taki, że trzeba poświęcić ciało i zmysłowość. Taki jest los istot duchowych. Notabene Hegel twierdzi, że niczego nie wymyśla, ponieważ właśnie Jezus poświadczył tą prawdę, to znaczy poświęcił swoje ciało i poświęcił swoją zmysłowość, czyli Hegel niczego nie wymyśla. Notabene krytykował to bardzo Schiller, który właśnie uważał, że jest to taka koncepcja człowieka właśnie rezygnującego samego z siebie. No ale w każdym razie mniejsza z tym. Ta imperatyw Greków, który nie został do końca rozpoznany, czyli imperatyw człowieku poznaj samego siebie, w chrześcijaństwie zostaje rozpoznany, zagadka jest rozwiązana, mianowicie człowiek jest duchem, człowiek jest istotą duchową, myślącym, wolnym, rozumnym podmiotem. I świątynią Boga jest duch w nas, tak? Nie jest to oczywiście świat materialny. Czyli można powiedzieć znowu bardziej językiem Hegla. Duch zrywa zasłonę zmysłową z siebie, bo chce być pełnym obrazem idei absolutnej, ale treść religii chrześcijańskiej przerasta formę zmysłową. Macie Państwo pierwszy sens końca sztuki, tak? Znaczy nieskończony duch nie da się go zamknąć w żadnym skończonym ucieleśnieniu materialnym, tak? Żadne dzieło sztuki nie sprosta prawdzie religii chrześcijańskiej. Czyli można powiedzieć tak, że symboliczna forma sztuki dążyła do pojednania formy zmysłowej i treści duchowej, klasyczna osiągnęła tą harmonię, natomiast romantyczna forma sztuki następuje w niej rozwiązanie formy i treści. I ja tu, proszę Państwa, przygotowałam sobie różne inne określniki tego, jak moglibyśmy rozumieć hasło końca sztuki u Hegla. Proszę tylko pamiętać, że Hegel ściśle rzecz biorąc mówi o przeszłościowym charakterze sztuki. Vergangenheitscharakter der Kunst mówi też o wyjściu sztuki poza siebie samą. Czyli co to oznacza? No, przejście świadomości estetycznej w religijną, to co właśnie powiedziałam. Oznacza to również to, że odchodzi się od nacisku na naśladownictwo, kunszt, reguły, rzemiosło, na rzecz takiego jakby suwerennego manifestowania się geniuszu, tak? Bardziej chodzi o indywidualną manifestację wizji artystycznej niż o właśnie rzemiosło czy kunszt, tak przynajmniej twierdzi Hegel. Hegel twierdzi również, że w coraz mniejszym stopniu sztuka staje się źródłem orientacji w świecie, to znaczy chodzi po prostu o to, że coraz trudniej artystom unaocznić wartości podzielane przez wszystkich, tak? Takie jakieś uniwersalistyczne wizje, one będą coraz trudniejsze do przedstawienia dla sztuki, ponieważ następuje wzrost pierwiastka subiektywnego. Gdyby Hegel dzisiaj się znalazł w świecie, to byłby bardzo zdziwiony, jak daleko ta subiektywizacja już sięgnęła, kiedy właśnie poszczególne osoby nie zajmujące się zawodowo dziedziną sztuki po prostu nie rozumieją w ogóle prac artystycznych, a historycy sztuki muszą tłumaczyć ludziom, o co w dziełach chodzi. Natomiast sztuka, która stała się sztuką masową, czyli film, komiks,
jakaś reklama, prawda, to jest dostępne szerokim masom, ale nie uchodzi za sztukę wysoką, prawda? Na pewno przez koniec sztuki możemy rozumieć kryzys kategorii pięknej czy kategorii mimezji. Z tych tradycyjnych kategorii historycy sztuki dobrze wiedzą, jak długo dochodziło do tego wypracowania kategorii sztuk pięknych, prawda? Ostatecznie zrobił to Charles Batteau, ale z jakim mozołem i z jakim trudem. I właściwie od razu, kiedy ta koncepcja sztuk pięknych czy teoria sztuk pięknych została wypracowana, to pojęcie sztuki piękne znalazło się właściwie od razu w kryzysie. I Hegel również zdaje z tego sprawę w swojej filozofii, zauważa właśnie, że takie pojęcia jak ekspresja, życie wewnętrzne stają się lepszym łącznikiem świata sztuki niż na przykład tradycyjne pojęcie piękna. Na pewno o końcu sztuki możemy mówić w takim podstawowym sensie, że ten sam proces przechodzenia jednej formy w drugą, czyli to, że sztuka symboliczna przechodzi w sztukę klasyczną, klasyczna w romantyczną i następuje dalszy rozwój, którego oczywiście Hegel nie znał, prawda? To też może oznaczać koniec sztuki. Myślę, że należy również mówić tutaj o sensie, że teza ma taki również charakter socjologiczny. Hegel pisze: wyrośliśmy już z tego, byśmy mogli dziełom sztuki oddawać cześć boską i modlić się do nich. Proszę zobaczyć na kościoły protestanckie. Usunięte są z nich właściwie właśnie wizualne części, prawda, wystroju. Zostawiony jest praktycznie tylko krzyż, ponieważ właśnie żadne materialne ucieleśnienie nie wyrazi treści religijnych. Ale też można powiedzieć, same budynki, kościoły stają się takimi coraz ciekawszymi obiektami, ponieważ nie wiem, czy Państwo zauważyli, jak zachowują się ludzie, którzy wchodzą do współczesnego kościoła, prawda? Wycieczka jakaś przeciętna i wszyscy oglądają to z takim właśnie, jakby tam nie było żywego Boga, prawda? To jest już obiekt muzealny, prawda? Hegel już to zauważa w tamtych czasach, że właśnie ze świata sakralnego gdzieś ten Bóg jakby on umiera, bo wiemy, że to nie jest naprawdę, że to nie są prawdziwe przedstawienia, prawda? Ja sama z dzieciństwa pamiętam, pochodzę z Podhala, taki obyczaj przekazywania z domu do domu obrazu Matki Boskiej i pamiętam zachowania ludzi, prawda, którzy śpiewali piosenki tym obrazom, rozmawiali z obrazem Matki Boskiej, prosili Matkę Boską o coś, zapalali świece Matce Boskiej, prawda? I myślę, że ten obyczaj już powoli umiera, już go nie ma, ponieważ jakby właśnie refleksja, jak on mówi, refleksja przerasta ponad tą naoczność, nie wierzymy już w tego typu treści. A więc tezy o charakterze socjologicznym. Można by powiedzieć, że Hegel obserwuje również w swoich czasach dalszy rozwój wielkich muzeów europejskich, prawda? Czyli on to komentuje tak, że taka właśnie wartościowa sztuka zostaje zamknięta w muzeum. To Państwo będziecie się, radzi Was to określenie, ale jednak właśnie, że sztuka przestaje być żywa. To znaczy ona od razu myśli się o tym, żeby ona już była eksponowana dla przyszłych pokoleń. Ona już przechodzi od razu do przeszłości, jak tylko można powiedzieć powstaje. Tu opuszczam kilka sensów. Może wspomnę jeszcze o sensie politycznym. Mianowicie teza ta ma również taki charakter polityczny. Nie wiem, czy Państwo spotkaliście się z tym, że właśnie w drugiej połowie XVIII wieku została w Niemczech ogłoszona rewolucja estetyczna. Do tej rewolucji zaliczyłabym dzieła Fryderyka Schillera, listy o estetycznym wychowaniu człowieka. Friedricha Schlegla, Über das Studium der griechischen Poesie. W ramach tej rewolucji estetycznej było wydawane programowe pismo Athenoin braci Schlegel. Można tu podciągnąć też nawet Johanna Winckelmanna, uwagę na śladownictwie dzieł greckich. No jednym słowem, w drugiej połowie XVIII wieku, a potem w XIX wieku mieliśmy do czynienia z kultem antyku, fascynacją starożytnością i ta rewolucja estetyczna, to wyraża zwłaszcza Fryderyk Schiller, miała być odpowiedzią na nieudaną rewolucję francuską. To znaczy rewolucja francuska skończyła się terrorem, skończyła się przelewem krwi, skończyła się nieszczęściem i śmiercią wielu ludzi. I właśnie Schiller to wyraża najpełniej. Odpowiedź niemiecka. My nie pójdziemy tą drogą polityczną. Trzeba właśnie przemienić świadomość człowieka w oparciu o świadomość estetyczną i to będzie
jakby przemieni naprawdę człowieka, prawda? Bo ta droga polityczna jest po prostu drogą niebezpieczną i kończącą się w terrorze, a gdzieś w tle, jeśli Państwo znają filozofię społeczną, to gdzieś w tle jest polemika z takim paradygmatycznym w ogóle dla czasów nowożytnych filozofem Thomasem Hobbesem, który ogłosił w swojej filozofii, że współczesne państwo jest, przepraszam, nowożytne państwo jest państwem maszyną, bezduszną maszyną, zaś antropologia hobbesowska, bardzo smutna antropologia, człowiek jest bytem samotnym, człowiek jest bytem nieszczęśliwym, żałosnym, egoistycznym. To jest już konsekwencja tych wcześniejszych określeń. I właśnie próba w tej rewolucji estetycznej u Friedricha Schillera jakby postawienia ideału państwa estetycznego i jakby czasów estetycznych, to znaczy czasów, które właśnie godzą człowieka z tą rzeczywistością społeczną dzięki wspaniałemu wpływowi sztuki. Bo tak naprawdę, proszę Państwa, ten ideał piękna oznaczał po prostu doskonałe człowieczeństwo i doskonałe państwo. I Hegel obserwuje to, ten właśnie tą fascynację również na gruncie politycznym Grecją i pięknem i mówi po prostu, że to wszystko jest utopia. Czyli on, stawiając tezę o przeszłościowym charakterze sztuki, polemizuje również z tymi wszystkimi przedstawicielami rewolucji estetycznej i mówi, że nie możemy iść tą drogą, ponieważ to jest po prostu myślenie czysto utopijne i przedstawia swoją własną wizję państwa, w której owszem zachowany jest ideał piękna, ale w bardzo taki przekształcony i zmieniony sposób. Ja szerzej to analizuję w takiej mojej książce Państwo jako dzieło sztuki, jeśli kogoś to interesuje. I jeszcze, proszę Państwa, ostatni sens końca sztuki, refleksja elementem pracy artysty. Otóż Hegel zauważa, że refleksja, myślenie staje się w coraz większym stopniu elementem pracy artysty, to znaczy artysta stawia po prostu pytanie o naturę tego, co robi. Tak? Leonardo da Vinci pyta sam siebie, co robi. Ja znam akurat późniejszych, już po Heglu żyjących artystów, którzy dużo pisali o swojej własnej twórczości, uprawiali właściwie filozofię sztuki, na przykład Kandinsky, Malewicz, Breton Klee czy Bacon. I ten ostatni sens sztuki prowadzi mnie do takiego już końcowego pytania. Czy myśl estetyczna Hegla jest przydatna do rozumienia fenomenów sztuki współczesnej? Wydaje mi się, bo mówiłam o tym otwarciu, tak, że ta teza otwiera coś nowego, tak? Więc stawiałabym takie tezy bardzo, bardzo ostrożnie, ponieważ filozofia heglowska jest filozofią taką właśnie o zacięciu historycznym, to znaczy sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu. My niczego nie projektujemy, tylko raczej rekapitulujemy w myśleniu filozoficznym to, co się dokonało w dziejach. To jest zadanie każdego człowieka właściwie, zrozumieć współczesne czasy, ale tutaj takie dwa dosłownie tylko przykłady. Pierwszy to będzie Andy Warhol, Brillo Box. Ja pytałam jako test przed dzisiejszym wystąpieniem kilku historyków sztuki, co to jest Brillo Box i nikt nie umiał mi dokładnie odpowiedzieć, co to jest. Znaczy tak ogólnie wiedzą, ale w szczegółach już nikt nie wie tego, że to jest marka handlowa krążków do szorowania nasączonych środkiem czyszczącym. No i właśnie taka praca tutaj słynna Andy Warhola, która jest dla mnie egzemplifikacją właśnie takiej tezy post-heglowskiej, że rozumienie sztuki poprzedza i umożliwia dopiero refleksja sztuki. Tak? My musimy się zastanawiać teraz już, co oznaczają prace artystyczne, ponieważ tego nie będziemy wiedzieć bez refleksji, prawda? Czyli refleksja stała się częścią prac artystycznych. A druga praca, jeszcze może mocniejsza, to jest słynna Fontaine z 1917 roku Marcela Duchampa, artysty znakomitego rzemieślnika, no znakomitego artysty, który malował, który świetne prace przecież są jego wczesne. I to przedstawia jako dzieło sztuki. Proszę zauważyć, to jest zwykły przedmiot kupiony w sklepie. Tak? Nie ma tutaj właśnie żadnego rzemiosła. Proszę zobaczyć, jak ładnie brzmi z tymi heglowskimi myślami. Niepotrzebne żadne rzemiosło. Nie ma piękna, prawda? Zniszczone jest praktycznie piękno, prawda? Nie ma jakiejś wielkiej metanarracji, z którą moglibyśmy się wszyscy utożsamić. Nie ma jakiejś wielkiej, wspaniałej wzniosłości sztuki. Tylko po prostu zwykły przedmiot, czyli tak jakby ze środka urynału pada pytanie o istotę sztuki. Znaczy, czym jest w ogóle sztuka? Tak? Czym ona jest? Ale proszę Państwa, dla wszystkich tych, którzy chcieliby uznać Hegla za patrona, nie wiem, no, tego, co się dzieje dzisiaj, to bardzo też ostrożnie, dlatego że owszem, Hegel zauważał już, że sztuka staje się w toku swojego historycznego rozwoju coraz bardziej wolna, jeśli chodzi o środki i o cele.
nie jest uwikłana, czy coraz mniej jest uwikłana w sztywne reguły. Artyści coraz więcej mogą, on już to zauważał. Natomiast wolność artystyczna to dla Hegla nie jest samowola. To nie jest dowolność i nie jest byle jakość. Ja nie wiem, czy jakby on zobaczył taką pracę, to nie powiedziałby, że to jest byle jakość. Nie wiem, czy nie powiedziałby, że to jest dowolność. Tak? Sama sztuka dla Hegla posiada pewne duchowe zadanie. Tak? To jest sztuka, która jest zawsze, niezależnie jaki jest, mamy etap rozwoju historycznego, zawsze związana jest z rzeczywistością duchową. To ma być zawsze jakieś zmysłowe upostaciowienie idei absolutnej, czyli to ma być w gruncie rzeczy zmysłowa mediacja prawdy. Tak? Zmysłowy kształt prawdy, czyli dzieło sztuki powinno być, tak mi się wydaje przynajmniej, owszem pytaniem, ale głębokim pytaniem, apelem, owszem, ale poważnym apelem. Ja może już na zakończenie przeczytam cytat z Hegla. Dzieło sztuki ma znaleźć oddźwięk w duszy ludzkiej wołaniem zwróconym do serc i umysłów. Tak? To jest dobre dzieło sztuki, tak? Spełniające swoje zadanie. I proszę Państwa, na zakończenie jeszcze, że Hegel nie twierdzi, bo też spotkałam się z taką tezą, że chrześcijaństwo zniszczyło sztukę. Jeśli ktoś szuka tego typu tezy, to niech sobie czyta Fryderyka Schillera, albo niech sobie czyta Fryderyka Nietzschego. Tam takie tezy są stawiane. Natomiast Hegel nie powiedział, że chrześcijaństwo zniszczyło sztukę, powiedział, że zmieniło sztukę. I to jest już koniec mojej wypowiedzi, który zgodnie z pryncypiami filozofii heglowskiej jest rozpoczęciem czegoś nowego. Dziękuję bardzo za uwagę.